droga Wilanów-Wilsławice, łącznie 3,5 km drogi asfaltowej. Wcześniej dobrze pamiętamy bruk, bo przecież wielu z nas tu jeździło rowerem, jeździło na grzyby, ale także mieszkańcy, którzy na co dzień dojeżdżają do pracy, do szkoły. Również tutaj dojeżdża autobus szkolny na co dzień, więc rzeczywiście były to warunki bardzo trudne. Jak na przykład do szkoły jeździłem czy coś, no to problem był, nieraz się spóźniałem. Albo na przykład kiedyś autobus wpadł tutaj do rowu i też się spóźniłem do szkoły. Bardzo fajnie, że zrobili drogę, bo była z kamieni, rozwalały się samochody, rozwalały się miski olejowe. Rowerem było ciężko jeździć do kuzyna. Historyczna chwila dzisiaj nastąpiła, ponieważ mieszkańcy Wilanowa czekali na tą drogę wiele, wiele długich lat. Dziadkowie, ojcowie tu pracowali na terenie Wilanowa. Dzisiaj mamy komfort dojazdu. Jest to element bardzo ważny w rozwoju też turystyki na terenie gminy Szczece Krajeńskie. Są tutaj fajne jeziora, bardzo ładne rezerwaty przyrody. Gdyby jednak nie wspomoc nadleśnictwa, nigdy gminy Strzelce nie byłoby stać na tak duży odcinek, żeby wykonać to samodzielnie. Ta współpraca trwa już od kilku lat i na terenie gminy Strzelce Krajeńskie zostało zrealizowanych wiele inwestycji. I przypomnę tylko o samej inwestycji budowy siedziby, przede wszystkim nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. Ja myślę, że nikomu z gminy Strzelce Krajeńskie nie musimy tłumaczyć, że to właśnie dzięki tej współpracy powstają tego typu inwestycje. Staraliśmy się tak ten budżet skonstruować, aby jak najmniej środków z budżetu gminy trafiło na tę drogę i udało się pozyskać jeszcze dodatkową dotację. Mianowicie złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie związane właśnie z poprawą jakości dróg na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Dostaliśmy takie dodatkowe dofinansowania, więc w jakimś drobnym stopniu wsparliśmy tę inwestycję jeszcze o dodatkowe środki. Całość inwestycji to blisko 3 200 000 zł, około 2 milionów złotych to dotacja z nadleśnictwa, około 1 000 000 złotych przekazaliśmy z budżetu gminy, część środków pochodzi również z Urzędu Marszałkowskiego. Droga ma wielkie znaczenie dla mieszkańców, ponieważ ułatwi im komfort życia tutaj, poprawi bezpieczeństwo, poprawi szybkość dojazdu karetki pogotowia, straży pożarnej. Niewątpliwie też mogę powiedzieć, że nam ułatwi gospodarkę leśną. Myślę, że będzie bezpieczniej i poprawi też bezpieczeństwo pożarowe lasów.